Dwójka kolejnych naszych reprezentantów. Już widzimy tam w tle Kamila Stocha. Miejsce na belce startowej zajął Piotr Żyła. Wczoraj najlepszy z biało-czerwonych. 95,5 i 97 metrów. I druga lokata przegrał tylko z Geigerem. Ale musiałby poprawić rekord obiektu, aby w tych warunkach wyprzedzić Niemca. Czy to się uda? Niezła prędkość na progu. Ładnie leci, daleko. Ale chyba do tej żółtej linii nie przekroczy. Dobry skok Piotra Żyły, który w tym sezonie prezentuje letnim bardzo dobrą formę, 95,5 metra. To jednak tutaj za mało, aby objąć prowadzenie. Praktycznie przy zerowym wietrze będzie miał odjęte tylko 1/10 punktu, czwarte miejsce.